Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 24 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Resident Evil 2. Zmieniłem, słuchajcie, broń sobie na ten Njotem BHP3, przy okazji zrobiłem też sobie trochę naboi. Z tego względu, że... Tu sprawdziłem sobie jeszcze poza nagraniem, że mamy tutaj zejście. Z tego względu, że powiem wam, to Uzi mi się strasznie nie podoba, jeśli mam być szczery, nie? Jakoś tak, kurde... Niby ta broń jest szybko strzelna, wszystko fajnie itp. itd. Ale kurczę, jest ona strasznie słaba, naprawdę. Jest beznadziejna, wręcz bym powiedział. Dlatego postanowiłem sobie mimo wszystko zmienić na ten pistolet, bo jest on po prostu o wiele lepszy. Pamiętacie, ten pistolet zadawał naprawdę sporo obrażenia. A tak to kurczę, no mówię. Tak naprawdę mówię, ten pistolet jest super, a... To Uzi jest, no kurde, jest szybko strzelne, okej, to jest jego zaleta, ale ma straszny odrzut. Przez co, no kurde, jest strasznie niecelne przez tą szybkostrzelność, więc... No dziwo, ten potwór w kanałach nie wyskoczył. Dobra, jest kolejka linowa, okej. Dobra, tutaj nic do zebrania nie ma, podejrzewam, że będzie na górze, także lećmy. Dobra. Widzę zombiaka chyba. I to nie jednego. Okej, ostrożnie. Dobra, jeden padł. Czy ja mam nóż? Nie wziąłem noża chyba, co? Bo mam jeden w zapasie. Przebiegnijmy szybko. Dobra. Okej, mamy chyba spokój. E-mail do kwatery głównej Umbrelli. Dyrektorze Owens, w Nest uruchamiają się kolejne alarmy. Nie wiem, co się dzieje, ale słyszę strzały i nie mogę skontaktować się z dowódcą sekcji. Jesteśmy uwięzieni w sektorze zachodnim. Proszę o jak najszybsze przysłanie nam pomocy. Dyrektorze Owens, sytuacja jest beznadziejna. Nest zostało skażone wirusem. Trudno w to uwierzyć. System zabezpieczeń w ogóle się nie uruchomił. Czy to robota kogoś z zewnątrz? Nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej. Tylko dlaczego? Meyer i Kim nie żyją. Ja mam uporczywy kaszel. Dlaczego pan nie odpowiada? Dyrektorze Owens, to pan stoi za tym wszystkim. To już oczywiście było też. Dobra. Nie wiem, czy tam musimy podchodzić, raczej nie. Tu mamy jeszcze szafeczkę, tylko że ona ma zamek. Może nie, no tutaj nie ma nic do zrobienia w ogóle. Ten zombie, jak myślicie? O kurde, no nie! Mogłeś nie wstawać. Ten jeszcze wstał, no serio? Dobra, spalamy stąd. W takim razie. Okej. No kurde, trochę powtórka z rozrywki, można powiedzieć. Jako Leon szliśmy tutaj przecież po Ejdę. No dobra, tylko tak. I tu mamy powtórkę z figur szachowych, widzę. Pozbierajmy sobie te figurki od razu. Bo one i tak wszystkie są na złej chyba pozycji, więc... Tu jeszcze coś mamy? Aha, to otwieranie drzwi do sektora. Dobra, to ta podpowiedź. Okej. Dobra, także mówię, pozbierajmy sobie to wszystko, schowajmy to. Ciep. Patrzcie, już, ja zużyłem już amunicję do pistoletu, ale czekajcie, wiecie co, jedna rzecz. Bo ja zużywam tyle amunicji przez to, że właśnie nie mam noża, nóż się przyda. Tą roślinkę, wiecie co, ja sobie połączę z jedną czerwoną. Z tego względu, że, moi drodzy, będziemy mieli za chwilkę, jak pamiętacie, pewne bardzo nieprzyjemne potworki, które nas zatruwają. Dlatego wezmę sobie właśnie to. Proch strzelniczy, duża ilość. Właśnie tak się, kurczę, zastanawiam, czy... A są wzmocnione jakieś naboje. Okej.
Tak się właśnie zastanawiam, kurczę, moi drodzy, czy brać na przykład granatnik, czy nie, czy może lepiej go oszczędzać na przykład. Tak się właśnie zastanawiam, kurde. No bo tak, no mam ten pistolet, mam to MQ-11, tylko mówię, ono jest tak beznadziejne, nie podoba mi się totalnie ta broń. Dobra, wiecie co, zrobimy sobie jeszcze amunicję do pistoletu w takim razie. Połącz to, dobra. Niech będzie w takim razie. Tu mamy, aha, miejsce na kasetę. Ulotka firmy kanalizacyjnej. Pozdrowienia od dyrektora, dziękujemy za zainteresowanie usługami firmy Knight Construction Company. W ciągu ostatnich 20 lat mieliśmy zaszczyt pracować nad systemami kanalizacji w wielu wspaniałych miastach naszego kraju. We wszystkich naszych działaniach zawsze przyświecają nam dwie główne zasady: dobra zabawa i znakomite rozwiązania techniczne. W KCC żywimy przekonanie, że choć efekty naszej pracy skrywają się pod ziemią, nie oznacza to konieczności stosowania niższych standardów. Nasze godne królowie solidne niczym wieża i zmyślne jak skoczek rozwiązania zapewnią wszystkim wspaniałe zwycięstwo. Byśmy spotkali się kiedyś wszyscy na polu chwały. No i dobra, tu tam jakieś podpisy. Coś tu jeszcze leży? Tak, coś tu jest jeszcze do zebrania. Tu coś mamy. Taśmy z tuszem. No i nie wiem, czy to. A, tu mapa jeszcze jest, dobra. Okej, wiecie co? Skoro dostałem tą taśmę z tuszem, to myślę, że ja sobie zapiszę grę. Czemu nie właściwie? Niech będzie. Żebym nie musiał tutaj leźć po raz kolejny. A mówię, tuszy i tak mam sporo. Także niech będzie też w razie czego, jakbym ewentualnie zginął, to żebym nie musiał nadrabiać strasznie dużo gameplayu. Dobra, moi drodzy, także mamy dwa wyjścia w tym momencie. Możemy się udać tutaj. I możemy też udać się tam. Czekajcie. A nie, tu, czekajcie, to nie to wyjście, moment. To gdzie tu jest jakieś przejście? Patrzcie. A nie, to mi to drzwi pokazuje, dobra. Czyli mamy jedno przejście w takim razie, okej. Okay. No to ruszajmy. No i dobra. Także pytanie numer jeden. Czy coś tu ciekawego leży? Bo ja niekoniecznie widzę cokolwiek interesującego. Tylko poczekajcie, musimy sobie mostek obniżyć. Zapomniałem to zrobić, dobra. Okej, okay, tam nic nie ma. Dobra. W ogóle powiem wam, strasznie mnie Anet irytuje. W takim sensie, że w ogóle się o swoje dziecko nie troszczy. Masakra jakaś. Sherry tam zapłakana. No weź, no mamusiu, pomóż czy coś. Nie, no nie, taka sytuacja. No nie zdarza się przecież taka sytuacja codziennie, prawda? A no kurde. A ta matula takie coś, no. Dobra. Ja pamiętam, że on wstanie. Padniesz na glebę? Dobra. Okej, chyba zginął. Dobra, super. Niebieskie zioło kolejne, to się przyda. Tu mamy 2, 12, 8. Dobra. 2, 12, 8. Ciekawe, co tu będzie, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Znaczy, dla Leona było coś innego. Dla Claire pewnie też będzie coś innego. A cóż to? Wzmocniona rękojeść SLS-60. Aha, okej. Dobra, spoko. Okej, to zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. Dobra, tu mamy przejście w dół, to ja nie wiem, czy... I tam jeszcze zombiaki, cholera. Wiecie co? Zupełnie mi nie pasuje ta broń, to Uzi, ale chyba będę musiał go poużywać, szczerze mówiąc, bo 17 naboi do pistoletu to jest mało. Do Uzi mam o wiele więcej. O, jest ta korba. To narzędzie, dobra. Tu jeszcze mamy kartę... Zombiaka słyszę, czy... Nie, to nie był zombiak, to tutaj te prądy, dobra. Notatka Leona. Claire, jeśli dotarłaś aż tutaj, już prawie udało ci się wydostać z miasta. Muszę się jeszcze czymś zająć, zanim do ciebie dołączę, ale na wypadek, gdyby miało mi się nie udać, muszę ci coś przekazać. Za wszystkim stoi Umbrella, powiadam o tym, kogo trzeba, Leon. Okej, okay. Myślałem, że Claire jakoś skomentuje tą notatkę, ale widzę, że niekoniecznie. Coś tu jeszcze jest może? Potwierdzenie doręczenia. Poniższy przedmiot został doręczony do miejsca wskazanego w zleceniu. Aha, tu ten safe, dobra. To już też mamy ogarnięte. Dobra, moi drodzy, także w tym momencie pozwólcie, że ja się wrócę do safe zona na chwilę i zrobimy sobie miejsce w ekwipunku, bo jak widzicie, troszeczkę nam go ubyło. Także to po pierwsze, a po drugie zmienię sobie tą broń mimo wszystko, bo kurde, mówię, nie lubię tego Uzi, ale no ma ono o wiele więcej naboi niż ten pistolet, bo ten pistolet naprawdę jest straszna bieda, jeśli chodzi o ammo. Dlatego będę musiał no, się go pozbyć niestety, dobra. Te zioła schowajmy, bo mam jedną mieszankę, więc jest to też zbędne. Dobra. I gdzie jest to Uzi? MQ-11 wyjmij.
No patrzcie, ile mam naboi do tego, no. Także przydałoby się poużywać. Dobra. Poprzestawiajmy sobie te wszystkie rzeczy. No dobra. Obejrzyjmy sobie jeszcze to narzędzie. Okej. Okay. Żebym miał podpis. No i ruszajmy. Niestety muszę iść do tamtych zombiaków. Trochę mi się to nie podoba. No ale cóż. Niestety nie wybieram sobie, gdzie się udaje. Musimy tam pójść. A tam niestety są też te cholerne potwory trujące, ale dobra. Ogarnęłem na nie pewien patent, kiedy grałem jako Leon, więc mam nadzieję, że tym razem też wyjdzie. Wystarczy po prostu, wiecie co, użyć niebieskiej i czerwonej roślinki jednocześnie. Dobra, przeładuj, Claire. Dobra, trzeba się nauczyć z tego strzelać. O kurde. Dobra. Co, on jeszcze dycha? Umieraj. Dobra, chyba umarł. Jeszcze ten. No kurde, ile wyżyjecie. Dobra, umarł. Okej. Także zobaczmy sobie zielone zioło, super. I to jeszcze nie wszystko tutaj, bo tu właśnie jeszcze mamy. Okej, tu mogę sobie to otworzyć, będziemy mieli skrócik. Proszę bardzo. Dobra, i tu jeszcze przydałoby się właśnie przeszukać, bo jeszcze jednej rzeczy nie zebraliśmy stąd, mianowicie granat ręczny. No i to wszystko. Ten granat ręczny, moi drodzy, bardzo się przyda. Do ewentualnej defensywy za chwilę. Dobra. Jeszcze jedna rzecz, bo tutaj, moi drodzy, jak widzicie, leży zombiak. I on, pamiętam, że wstaje, także pozbądźmy się go, bo później będziemy mieli spore problemy. Umieraj, umieraj! Serio, skończył mi się nóż już? Dobra. Tak jeszcze, na wszelki wypadek. Dobra, padł, okej. Okay. No, Uzi mam dużo naboi, więc mogę sobie na to pozwolić. Żeby tak troszeczkę jeden nabój sobie wystrzelić. Dobra, także użyjmy sobie tej korby. O kurde. Dobra. Ciep, kręcimy. Dawaj, Claire. Ale te animacje naprawdę są świetne, muszę przyznać. Wiem, że już to mówiłem, ale... Ale trzeba to powtórzyć jeszcze raz. No po prostu, wiecie, chcę przyznać wszelki szacun twórcom, bo naprawdę im się należy za kawał takiej dobrej gry. Dobra, tu mamy klucz. Do czego on służył, bo nie pamiętam. Klucz do przejścia w... Aha, dobra, wiem o co chodzi. Tu na razie nie chcę iść. Aha! Nigdzie indziej nie pójdę. No tak, przecież to jest rozwalone to przejście. To użycie na korbkę. No dobra. W takim razie nie mam wyboru, musimy tamtędy ruszać. No dobrze, to lećmy. Dobra. Okej, moi drodzy, no to co, lecimy. I mówię, na te potwory jest taki patent. Zaraz zobaczycie te potwory, jeśli nie widzieliście kampanii Leona u mnie. Ale na te potwory jest właśnie taki, moi drodzy, bajer. Kurde, ten gówniak tu wyskoczył. Dobra. No właśnie, tu jest taki bajer, moi drodzy, że bierzemy sobie jedną mieszankę czerwonego, niebieskiego i mamy tymczasową ochronę na truciznę i teraz możemy pruć do przodu bez konsekwencji. Dobra, tu nic nie leży. Okej, jak widzicie, mnie złapie ten cieć. Ale mówię, nie musimy w ogóle się tym absolutnie przejmować. Co prawda mam niepokojący, ale nie jestem zatruty. Na całe szczęście. Także spokojnie, tu mamy jeszcze naboje do Uzi, dobra, super. Okej, to wszystko tutaj? Tak, wszystko, dobra. Okej, pięknie. Teraz to Uzi mi uratowało dupę, nie powiem, że nie, dobra. Nie sądziłem, że tu jeszcze zombiak wstanie. On dalej, kurde, wstaje. Dobra. Okej, mam nadzieję, że już padł. No i widzicie, moi drodzy, dostaliśmy ochronę na truciznę. Jedyne co, to mamy status niepokojący. Ja sobie to wyleczę zielonym ziołem. Już, wow, co to było? I już mamy status dobry, także naprawdę to jest bardzo dobra taktyka na te potwory. Właśnie ogarnąłem sobie tą taktykę, kiedy grałem jako Leon. Dobra. To teraz tak.
Bo tu powinniśmy zebrać właśnie jedno czerwone zioło, jedno niebieskie, z tego co pamiętam. To była, widzicie, nawet taka sugestia od twórców, że warto właśnie zrobić to, co ja zrobiłem. Tylko nie pamiętam, gdzie to niebieskie zioło było, no ale już dobra. Whatever, znajdziemy. To jest zamknięte, a to była ta fajna zagadka. Dobra. Zabieramy sobie tą część. Gdzieś tu to zioło było. O, właśnie. Dobra. Czy ty wstaniesz? Nie wstaniesz. Dobrze. To bardzo dobrze. Okej, teraz musimy sobie użyć tego chyba tutaj, z tego co pamiętam. Dobra. Jak moje miejsce w ekwipunku... Wiecie co, połączmy to od razu, bo miejsca muszę sobie... Akurat mam 4 sloty. Dobra, super. Bo inaczej musiałbym zmarnować coś. Ten zombiak, no właśnie. Dobrze pamiętałem. A jednak wstał, patrzcie. Dobra, ostrożnie. Okej. Nie wiem, czy on wstanie jeszcze. Wstanie, kurde, skubany. Dobra, chyba już padł ostatecznie. Dokładnie, okej. Dobra, może jednak to Uzi nie jest takie złe. Może po prostu nie umiałem z niego strzelać. Tylko czekajcie, bo wiecie co, ja czegoś nie ogarniam w tym momencie. Przez te zombiaki się pogubiłem. Ten za to wstaje. Dobra, padł. Coś tu się, moi drodzy, pogubiłem. Musimy chyba teraz to wyjąć i włożyć tutaj. Nie, coś zrąbałem. Nie, to ja w ogóle... Moment, to ja wychodzę stąd. To nie o to chodziło. Momencik, czekajcie, bo właśnie trochę się zamotałem przez to, że z tymi zombiakami musieliśmy tu chwilę walczyć. My musimy użyć tej wtyczki tutaj, teraz. Dobra. Mówię, zamotałem się trochę, wybaczcie. Momencik, no teraz musimy zeskoczyć tutaj. Ej, w ogóle mój mózg jakoś nie rozumie, co się dzieje, nie? Serio. What the fuck? Ej, ale gdzie jest ta wtyczka króla? Nie mogę znaleźć tego. Momencik, ja tu czegoś nie rozumiem. No mogę zeskoczyć tutaj. Nie, no to ewidentnie zrobiłem dobrze. Muszę wziąć tą wtyczkę i udać się tutaj. Jak mam to inaczej zrobić? Ej, czy... nie rozumiem tu czegoś. No to jest na króla, ale... Ej, what? Ej, nie, coś... What the fuck? Ej, gdzie jest ten król? Coś mi tu nie pasuje, szczerze mówiąc. O co chodzi? Ej, gdzie jest ta wtyczka na króla? Znaczy właściwie, gdzie jest ta wtyczka króla? W sensie ten king. Ta figura. Ja pierdzielę, ale jestem ślepy czasami, wybaczcie. Ale fail. Dobra, sorki za to. Mówię, zamotałem się strasznie, dobra. Używamy tego króla w takim razie. Uuu, co to jest? Iskrownik, czy to jest railgun tak zwany? Ta broń strzela przewodami z metalowymi kolcami, które po trafieniu wroga rażą go prądem tak długo, jak masz podniesioną broń. To znaczy, przytrzymujesz prawie i skupiasz się na celu. Uuu, to brzmi dobrze, nie powiem, że nie. Spoko. Czyli patrzcie, w ogóle mamy też zupełnie inne bronie jako Claire. To mi się też podoba. Chociaż Uzi mi się nie podoba. Dobra. To weźmy tego króla stąd. I w tym momencie możemy wziąć też tą królową, bo mamy tu otwarte te drzwi. Dobra. Teraz tu musimy użyć właśnie królowej. Dobra.
Tu musimy użyć teraz króla. Okej. No i tam sobie przejdziemy. Dobra. Mamy to. Ogarnąłem. Jedno, ale naprawdę tak się w pewnym momencie, moi kochani, zamotałem. Zobaczcie. Dobra. No to teraz najgorsze, musimy wrócić niestety przez te potworki. No dobra, powinniśmy dać radę. Nie chcę zużywać amunicji tej cudownej broni, bo ona to pewnie to jest takie cudo właśnie, jak już mówiłem, że nie warto. Mam nadzieję, że mi tu zombiak nie wyskoczy na twarz. Nie, on chyba padł na glebę. Dobra. To moi drodzy, tak, używamy mieszanki i lecimy. Na pochybel. Teraz poczekajcie. Dobra, chyba tędy. You can't stop me now. O kurde, dobra, jednak mnie zatrzymał. Nie chcę, a bo dobra, użyjmy tego granata, niech będzie. Okej. Okay. I spadamy stąd szybko. Poszedłem w złą stronę, boż. Ajaj, karamba. No już wylej na mnie tę truciznę i daj mi spokój, no. Au. O kurde, nie ten guzik. Dobra, wyrolowani na całe szczęście, udało się. Chociaż kurde, widzicie, źle poszedłem i dupa. Ja pierdzielę. Jedno leczenie zmarnowałem, no ale już trudno. Dobra, lećmy, lećmy, lećmy szybko. O kurde. Ajaj. No, odczeprze się ode mnie. Dobra. Szybko po drabinie, szybko po drabinie. Dawaj, Claire, ale kurde, naprawdę to podejście Claire jest o wiele trudniejsze, no. Masakra, jestem w szoku. Dobra. Wyleczmy się i możemy, moi drodzy, stąd spadać w tym momencie. Bo tam już zebraliśmy wszystko. Winda do warsztatu, gdzie to? Aha, dobra, dobra. Wiem, o co chodzi. Ta winda jest chyba gdzieś tutaj. Dobra. Wiem już gdzie. Zobaczmy, czy ten zombiak... Nie, on nie żyje, dobra, na całe szczęście. Nic mnie tu nie zaskoczy. Dobra, moi drodzy, zanim pójdziemy do tej windy, to ja bym chciał się wrócić do safe zona, bo mam strasznie mało miejsca w ekwipunku jednak. Także chciałbym to jednak sobie nadrobić. Udamy się jeszcze do tego warsztatu właśnie, żeby już te wszystkie figury szachowe w tym odcinku ogarnąć. Myślę, że to będzie dobry plan. A właśnie następnym sobie tą zagadkę rozkminimy. W sumie przechodzę grę w niemalże identycznym tempie jak kampanię Leona. Wiecie co? Ile mamy tuszy? 7. No dobra, to ja sobie zapiszę. Niech będzie. Nie, bo powiem wam, że mówię, nie mam naprawdę czasu na nadrabianie gameplayu. Dlatego mimo wszystko, jak zrobię jakiś duży postęp, to wolę sobie naprawdę zapisać. Bo zresztą też, jak widzicie, no mam tego dużo. Więc... czy ja wszystko wziąłem? Wziąłem, dobra. Więc, moi drodzy, nie muszę się jakoś bardzo też martwić o... o ten tusz. Dobra, biegnijmy szybko. Która godzinka? 11 dopiero, dobra. To jeszcze będzie dużo czasu. Wybaczcie, że ja tak na ten czas ciągle zerkam, ale... no mówię, jak człowiek nagrywa przed pracą, czy ogólnie przed jakimś wyjściem z domu, to trochę stresik jest, że się nie zdąży, czy coś. Okej, teraz szybko. Pięknie zdążyłem. Dobra, pięknie, udało się. Ale mam wrażenie, że właśnie Claire szybciej biega od Leona. Bo jako Leon nie zdążyłem tu przebiec, a jako Claire zdążyłem. Także myślę, że faktycznie Claire biega szybciej. To jest takie moje zdanie. Wydaje mi się, że tak to właśnie działa. Dobra, co tu ciekawego w ogóle leży? Wzmocnione naboje do SLS. Myślicie, że to może robić za naboje do Magnum? Możliwe w sumie. Bo skoro Claire nie zdobywa Magnum, to niby właśnie byśmy mieli coś takiego? Możliwe. Pamiętałem, że ty wstaniesz w Fiucie 1. Dobra. Oj, oj, kończą mi się naboje do Uzi. Niedobrze. Okej, rolka filmu.
Tu mamy jeszcze amunicję. Dobra. O kurde! Patrzcie, co tam się dzieje. Oj, karamba. Dobra. Okej. Ten jeszcze wstał, no pięknie. No nie! Cholera jasna, no. Odczep się! Shit! No nie, jeszcze ten na mnie padł. Dobra. Bardzo dobrze, że zapisałem. Widzicie? Dobrze, że to zrobiłem, bo bym dostał w tym momencie takiego szału, że nie będę tego komentować. Dobra, to polećmy sobie jeszcze raz w takim razie. No dobra, moi drodzy, to poczekajcie. Będziemy musieli trochę zmienić taktykę, bo skończą mi się naboje do Uzi w tym momencie. Dlatego tam znalazłem naboje do tego pistoletu, prawda? O właśnie, do... A nie, do pistoletu dużego kalibru. To weźmy te dwie bronie w takim razie. A to odłożymy. To akurat też dwa sloty mi zajmie, dobra. Zmienimy sobie broń, no bo skoro te... Skoro... Kurde, cały czas shift-taba włączam. Wybaczcie, misklik. Dobra, to lećmy tam jeszcze raz na szybkości. Dawaj, Kler, biegniemy. Ja mówię, dobrze, że zapisałem, bo naprawdę dostałbym w tym momencie takiego szału, że nie chcielibyście tego słyszeć. Bo tak naprawdę pół godziny moje poszłoby na zmarnowanie, nie? Bo mówię, no nie zdążyłbym już nagrać. Na pewno, a nagrywanie wieczorami naprawdę strasznie mnie męczyło. Dawaj, Claire, na sprincie. No, kurde. Dobra, teraz nie poszło tak ładnie jak wcześniej, ale... Ale się udało, to najważniejsze, dobra. Okej. Szkoda strasznie, że nie mam tego noża, no, no, ale już trudno. Nie wiem, kurde. Powiem wam, że myślałem, że tych noży będzie więcej w grze, skoro one ciągle się rozpadają, a tu dupa. Tych noży w ogóle nie ma. Dobra. Ale mówię, ogarnijmy sobie jeszcze tą wieżę w tym odcinku. Dobra. Teraz wiecie co? Może zostawmy tego zombiaka. Otwórzmy sobie na szybko te drzwi. I przebiegniemy. Dobra. O kurde, jego mać! Co tu się dzieje? Ja pierdzielę, nie mam pytań po prostu. Dobra, udajmy się gdzieś do jakiegoś w miarę bezpiecznego miejsca. Rozsuńmy sobie tą szafę. Dobra. I tu mamy jakąś windę. Tylko gdzie ta winda mnie właściwie zaprowadzi, to jest pytanie. Wiem, że nie przeszukaliśmy tam wszystkiego, ale pozwólcie, że tylko zobaczę, gdzie właśnie zaprowadzi mnie ta winda. Bo nie pamiętam. A, i tu będziemy mieli skrócik w podziemiu, dobra. Pozwólcie, że ja ten skrócik sobie od razu otworzę. No i będzie trzeba się rozprawić z tymi zombiakami, kurde. Ja pierdzielę, ale ile ich tam jest? Co to ma być? Przecież ja tam potrzebuję... O, moment. Wiecie co, zbieram te naboje wzmocnione ciągle, może by tej broni poużywać, tego SLS? Nie wiem, dobra. Na razie zjedźmy na dół. Kurde. No i będzie trzeba uważać w takim razie. Tu mamy jeszcze... Co to jest? Zaproszenie na festiwal jazzowy, okej. Zobaczymy, co tu w szafkach będzie. No bo ja... O, dobra. To poużywamy sobie tej broni w takim razie. Okej. Proch strzelniczy. Wiem, że mamy tą rolkę filmu. Ale na razie nie chcę jej używać. Son of a bitch. Dobra, bądźmy cholernie ostrożni. Dobra. Okej, pięknie. Jeszcze jeden! Dobra, spadamy. Okej, moi drodzy, pora iść po Uzi. Tu na szczęście mamy bardzo blisko safe zone, jak pamiętacie. Bo wystarczy, że ja pojadę sobie do góry, pobiegnę po schodach i tyle.
O kurde, będzie trochę dłuższy odcinek, ale nie szkodzi. Wow, zapomniałem, że podkusie. Jeny, podkusie można tak obracać, ej, to jest przydatne. W sumie, tak teraz pomyślałem. No ale dobra. Mówię, chciałbym naprawdę w tym odcinku ogarnąć te figury szachowe już. Mieć je wszystkie. Dobra. Także polećmy sobie na szybkości do tego safe zone'a, który mówię jest już tutaj. No, może niekoniecznie aż tutaj tak szybko, ale... chociaż kurde, nie wiem, może następny odcinek to zostawić, bo jest już te pół godziny. A... ja się muszę chyba powoli zbierać. Dobra. Tutaj korby nie użyjemy. Do czego ona mi jeszcze będzie potrzebna? Nie wiem, dobra. Tak czy siak, to schowajmy, bo ta korba... chociaż dobra, może ją wezmę w razie czego. A wiecie co, tak z drugiej strony zapisałbym już grę. Bo naprawdę nie mam czasu. Dobra. Kończymy w takim razie, moi drodzy, bo sorry, ale ja naprawdę, no, czasowo słabo. Niepokojące tylko, dobra. Także zapiszmy sobie, a w następnym odcinku będziemy musieli ogarnąć na pewno... na pewno będziemy musieli ogarnąć, moi kochani, tą rolkę filmu, bo tego nie zrobiłem jako Leon i bardzo, bardzo później żałowałem. Także tą rolkę filmu ogarniemy, ten proch odłożę. Ten, może poużywamy sobie tego SLS-60 wzmocnionego, czemu by nie? Dobra. A już te figury szachowe ogarniemy sobie w następnym odcinku, tą wieżę. Kurde, podejście Claire naprawdę jest trudniejsze, no. Ejej, no dobra. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Resident Evil 2. Na razie.